kolejnym odcinku z cyklu GTA San Andreas Definitive Edition. Jesteśmy na etapie zamalowywania tagów, także to już jest piąty odcinek z ich zamalowania. Skończyliśmy ostatnio chyba właśnie na 76. No i teraz jedziemy właśnie do taga numer 77. Także bez przedłużania zaczynajmy. On jest w tych okolicach. Gwiazda Norwegian Plus. Wóz strażacki. Kurde, w sumie tę misję strażaka też bym mógł wykonać. Bo tu już by mi zapewniło ognioodporność, a to jest bardzo przydatna rzecz. Autobahn z napojami, tylko gdzie jest ten tag do zamalowania? Coś go tutaj nie widzę, ale chyba właśnie o ten się rozchodził. Varayolas Aztecas. Miałem 200 followersów? Miałem już 200 followersów i dostałem achievement, tylko że no... Ktoś nagle postanowił odfollowować kanał. Trudno. Widzowie przychodzą i odchodzą. No. Ale mam już ten achievement za 200 followersów na Twitchu. Siedem... Osiem... Jest... Gdzie? Tutaj. To jest za dużo bałasów się kręci. Trzeba uważać. W ogóle Los Santos to jest niebezpieczne miejsce. Dobra, to jest ten tag. Siedemdziesiąty ósmy. Siedemdziesiąty dziewiąty. To będzie chyba tu. A, trzeba tutaj też postawić zakład na jakiegoś konia. Chyba może wbijemy tutaj. A, bo dobra, nie. Jeżeli jest, odcinek jest z zamalowywania tych, to niech już taki będzie. A później się będziemy zajmować hazardem. Będziemy robić sobie takie luźne odcinki. Sobie po prostu będziemy ogarniać jakieś też tam konkretne czynności. Robisz achievementy? No to tak samo jak ja właśnie. Też masteruję wszystkie GTA na 100% i ze wszystkimi achievami. 79... 80 jest tutaj pod tym. No z moimi filmikami, nie? O, to widzisz. Ja się akurat posługuję filmikami GTA Series Video. Tam też bardzo fajnie wszystko pokazuje. Jak zdobyć jakieś achievementy i tak dalej. Ja dosyć spory problem mam ze zrobieniem jednego achievementu w GTA 4. Mianowicie chodzi o wykonanie chyba 10 kontr. 4 chyba minuty, czy coś takiego. I kurde, z tym mam naprawdę ogromny problem, nie? Dobra. A też GTA 4, żebym na 100% przeszedł. Tylko chyba właśnie tam pozostaje mi do odblokowania tylko ten jeden achievement.
czwórce. No, nie licząc oczywiście dodatków, nie? 80. 81. O, to jest moja ulubiona część miasta już. Czekaj, gdzie to jest? Jak jest hamburgerownia? O kurde. Koronawirus. Dobra. To będzie w tych okolicach. Na pewno mi się ten tag rzuci w oczy. I to jest warsztat do tuningu samochodów też. A tak się zastanawiam. Skoro już twórcy San Andreas wiedzieli, że... O masakra. Sorka. Że do gry zostanie wprowadzone... Że zostaną wprowadzone garaże, gdzie można tuningować samochody. To po co ten pain and spray, nie? To chyba tylko te, że tak, żeby szybko pościg zgubić, no ale to nie wystarczyłoby właśnie do warsztatu wjechać i sobie kolor auta zmienić. Na jaki się tam chce. No. 81. Osiemdziesiąt dwa. To jest tu i naprzeciwko tego budynku, jeśli kojarzę, jest też koktajl Molotowa. Też sobie go oczywiście weźmiemy. No i tutaj był ten. Gdzieś koktajl. O. Dobra. To był ten. Tak, tutaj. To go zamalowałem. 83. To będzie gdzieś tutaj, w tych okolicach? Chyba ja. Czy mi się tylko wydaje, czy twój CJ jest trochę łudrze? No jest, jest. Już troszeczkę schudłem. No i tak ciągle jest z paślakiem. Trzeba jeździć na rowerze, no. To by się, kurde, nam bardziej przydał rower górski, no ale... Ale spoko, na BMX-ie też ten... ogarniemy. Pan się odsunie, bo ja tu będę zamalowywał. Chyba, że chce pan dostać właśnie farbę po oczach. Mówię? Osiemdziesiąt cztery. To jest gdzieś tu, w tych okolicach? Zaraz zobaczymy. No, już wiem gdzie. Tutaj się wchodziło. Właśnie. Dobra.
Ciśnijmy dalej. Osiemdziesiąt pięć jest już w tych okolicach, tutaj. W takim budynku. Możesz wyżej wyskakiwać i zwracać przy większej prędkości bez ryzyka spadnięcia z roweru. Nie zdarzasz, o. Skyline. Ciekawe, czy tu z tymi malowaniami samochodów będzie ten sam problem, że one po prostu po jakimś czasie będą znikać, nie? W oryginale był, pamiętam, taki problem. Sobie fajnie samochód pomalowałem. No i nagle później miał zupełnie normalny kolor, nie? Bez tego malowania. Się to malowanie nie zapisywało, nie? Bez sensu. Dobra, 85. 86. To będzie chyba tutaj. Jaki jest komisariat policji? No, tam jest jakaś informacja. Może też sobie badamy. Poziom pościgu oznacza, że miejscowa policja będzie próbowała cię aresztować. Im wyższy poziom pościgu, tym więcej organów ścigania się tobą zainteresuje. Wzrośnie też ryzyko, że co? Jeśli dojdzie do aresztowania, wylądujesz na miejscowym komisariacie. Funkcjonariusze zabiorą ci broń i część gotówki jako łapówkę. Więc żeby nie stracić broni, trzeba wejść w relację z tą taką dziewczyną. To ona właśnie sprawia, że nie traci się broni po tym, po aresztowaniu. Osiemdziesiąt dziewięć, no to właśnie tutaj, tak jak myślałem. Tam też jest tag. Nawet go już widać. Gdzieś chyba tutaj, w tych okolicach. To jest... O, i to jest ta misja tego kuriera też. Tutaj jest Kastet też. W Vice City Kastet, pamiętam, był tylko w jednym miejscu, nie? Za hotelem. Nie przypominam sobie, żeby gdzie indziej też były. Ej, zmienili te plakaty w ogóle. To było chyba CJ, nie? W jakimś filmie. Podobno do Terminatora. A to coś pozamieniali te plakaty. Po co? Nie wiem. Osiemdziesiąt osiem. 89. Jest już na budynku tutaj. Dobra,
Wiem, że gdzieś jest tak w takich okolicach, gdzie też jest kamizelka kultporna i chyba właśnie... Nie wiem nawet, czy to nie będzie tu. Dziewięć. No już zbliżamy się, kurde, do stówki. Także myślę, że w tym odcinku już zdążymy zamalować wszystkie. Osiemdziesiąt dziewięć. Dziewięćdziesiąt. To będzie gdzieś tutaj, w tych okolicach. Tylko że tu trzeba będzie albo jakimś samochodem podjechać, a chyba że nie wiem, chyba że CJ dała radę tam skoczyć. A będąc tak gruby, to nie wiem. I tu jest właśnie ten budynek, w którym jest kamizelka kulotworna, jeżeli dobrze kojarzę. Właśnie, no jest. To się przyda. Widzę, że poziom kamizelki jest nawet większy niż ten. Niż mojego zdrowia. Ups. Dobra, CJ, teraz... Czy zdołasz tutaj wskoczyć? Chyba nie bardzo. Jesteś za gruby. No nic, to zapożyczymy sobie od kogoś jakiś wóz. Panie, może pan. Zaraz panu oddamy, no. Dobra, wskoczył na auto. Dobra, jest. Udało się. No i pięknie, słuchajcie, jeszcze tylko 10 tagów i mamy to. Dobra, także ciśniemy dalej. Nie ciągamy się. 90. 91 w tym kanale takim, też tutaj. Przy takiej restauracji. Tam są też chyba jedna albo z dwie ostrygi, ale to mówię, na razie ostrygami się nie będzie zajmować. Możesz teraz dłużej biegać, pływać i jeździć na rowerze. No i widzicie. Jakie korzyści przynosi ze sobą jazda na rowerze? Tak, że właśnie, czy on teraz na ten rowerek wejdzie? Ja dał radę, elegancko. Dziewięćdziesiąt dwa. To jest tutaj, w tych okolicach. Dziewięćdziesiąt dwa.
93. Będzie gdzieś tu w tych okolicach. O, Grotti, nawet zmienili to logo, widzę. Tutaj do Prolapsa, też jeden z moich ulubionych sklepów. Przecież nie ma tego króliczka takiego, co był. Tutaj jak to wygląda? A, po prostu jest napis Grotti. To było jakieś tu? No to tutaj jest. Git. Santa Maria Beach. To tutaj. Dziewięćdziesiąt pięć to tutaj też pod lakiernią. To wiem gdzie. Ej, ten model tego metalowca się tak zmienił? Mój skin ze Sampa. Zawsze nie grałem, także nie ma okularów. Sześć jest tutaj. Dziewięćdziesiąt siedem. Będzie tutaj.
Ileż trwa ten odcinek? 25 minut. No, to już w tym odcinku zamurujemy to wszystko. Elegancko. 97. 98. To jest już na tym obserwatorium. O, sorry. Przyjazd do Norwegii prawie na maksa, patrzcie. Muskulatura. Jeszcze ten tłuszcz by się przydało zrzucić. Zobaczmy, jak tutaj w ogóle Los Angeles wygląda z daleka. Słabo. Jakby te tekstury się doczytywały tak, jak powinny, to by było fajnie. A to? Co to kuźwa jest tam? To jest jakiś żart chyba. Był tak zajebisty dystans rysowania, ale się te tekstury nie doczytują. To jest po prostu porażka, nie? Tak nadpierdol, co zrobili. Dziewięćdziesiąt dziewięć jest na lotnisku. Tutaj chyba to będzie. Raczej tak. No tutaj jest, też by nie widziałem nawet. Dziewięćdziesiąt dziewięć, słuchajcie, i już tylko jeden tak dzieli nas do... Nawet wiem, gdzie on jest. On będzie tutaj na autostradzie. To już sobie mogę nawet zaznaczyć, tak? Ale oczywiście upewnię się na filmiku, czy to jest właśnie ten. Dokładnie tak. No to tam jedziemy, słuchajcie, i już tagi będziemy mieli wszystkie ogarnięte. Mogę mu jakoś polecieć? Nieczynna. Shit. Nie dobrze. Bardzo dobrze. Chciałbym na przykład do Vice City polecieć z nią. Umiejętność jazdy na rowerze zwiększona. Osiągnięto maksimum. I pięknie. Będę mógł wyżej skakać. Jeżeli ten CJ nie byłby taki opasły, to by było dobrze. Teraz będę się musiał pilnować, bo tu też dużo policji jeździ. Zamalowano wszystkie tagi. Całe miasto atakowane. Twój gang uzyskał ulepszenie. Do domu CJ'a w Los Santos dostarczono broń. No i... to mi się podoba. Dobra. Zawijemy się, słuchajcie, na chatę. No, odcinek już będzie trwał, kurde, pół godziny, także dobra. Jedziemy do domciu. Tam sobie gierkę zapiszemy.
on, fool! Za każdym razem jak podjeżdżam do, na ten przejazd kolejowy, to się te rogatki unoszą. Po co? Przecież te, tutaj nie jeżdżą żadne pociągi w ogóle. Bez sensu strasznie to jest. I tutaj gdzieś, słuchajcie, z Kitrana jest też piła motorowa. I ja ją sobie wezmę. Mam jakąś broń? A, baseball. No to nie. No to jej lepsze. I wiem, że był jakiś bug w oryginale, że można było z piłą motorową normalnie biegać. Naszych men to nie, za zmalowanie chyba tagów nie otrzymuje się archive. W ogóle takie archive chyba nie istnieje nawet. Ale dobra. Słuchajcie, także ja sobie zapisuję gierkę i załatwimy tutaj jeszcze formalności, zobaczymy sobie statystyki w ogóle też. Także tak. Jest AK. Jest też to. Jest obrzyn. Jest koktajl Mołotowa. No i elegancko, no i się tak będziemy dozbrajać. Skoro już mamy zamalowane wszystkie tagi, to farba w sprayu nie będzie nam już dłużej potrzebna do niczego. Także ja, przed wyruszeniem w ten, będę sobie po prostu brał już aparat, nie? I w Sunfire będziemy sobie cykać foty. Dobra. Także zapisuję gierkę. Zatwierdź OK. Luknijmy tylko okiem na statystyki. Dobra, tu są statystyki gracza. Tu już 63%. Pojemność płuc 0. Jazda na rowerze 100. Szczęście 0. Właśnie, to chyba od zbierania podków. Już się szczęście właśnie zwiększało. Dobra, to jest pieniądze, bronie, przestępstwa. Gangi osiągnięcia. Namalowane tagi. 100 ze 100. No i słuchajcie, tak, przełączmy się tylko na pulpit, także to już mamy ogarnięte. Pszt. Wszystkie tagi, to możemy sobie już usunąć. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę do góry, suba, kliknijcie w dzwonek, no i zaglądajcie na moje pozostałe social media, do których odnośniki oczywiście znajdziecie pod spodem. No i widzimy się w kolejnym odcinku.